No dzień dobry moi drodzy, tutaj Hanta, witam was w kolejnym odcinku z Crossroads in... Myślna nazwa do wymówienia, no w każdym razie symulator prowadzenia zajazdu i bycia karczmarzem. Znaczy karczmarzem to, no można w sumie powiedzieć, że karczmarzem, bo jesteśmy takim zarządcą tutaj tego wszystkiego. Ciekawe, że jakby nie przewidzieli twórcy, żebyśmy naszą postać tu gdzieś mieli, bo tak naprawdę jest ten nasz cały tam jakiś wujek, czy też przybrany wujek. Gdzieś tam był. Natomiast no, jakby naszej postaci tutaj nie ma. Trochę ten... Można byłoby i tak zrobić. No w każdym razie takie coś pogranicza Simsów, ale budujemy swoją karczmę w średniowieczu i spoko. Ogólnie tak, były dwa odcinki dawno temu i nie miałem czasu się za to zabrać, a potem zmieniałem dysk twardy na dysk SSD i po prostu z jakiegoś powodu podczas przenoszenia gier, znaczy jakby nie przenoszenia, tylko przeinstalowywania, okazało się, że zapisy po prostu poszły się paść z tamtej gry, nie wiem dlaczego. Więc musiałem wybudować karczmę od nowa, znowu przejść samouczek, wybudować od nowa i dojść do tego momentu, w którym jesteśmy teraz. I mamy nowe zadanie, w ogóle to jakby pójdźmy, żeby to się działo. I no, nowe zadanie to mamy zbudować prywatny pokój, dlatego że już zbudowaliśmy ten pokoik tutaj i możemy, jakby zadanie się wykonało z wędrowcami, teraz kolejne co możemy zrobić to wybudowanie prywatnego pokoju, prywatnej kwatery dla jakiejś tam hrabiny, która chce nas odwiedzić. No i w tym celu trzeba by zrobić nowy pokój, ale wstawiłem schody, mniej więcej dałem taki układ jak kiedyś, wstawiłem schody, ale z jakiegoś powodu nie mogę wejść na górne piętro, nie jestem w stanie budować nic na górnym piętrze, nie jestem w stanie zmienić piętra pomimo posiadania schodów. I teraz moje... tutaj w ogóle dach można zobaczyć, o właśnie. Można sobie taki spady zrobić. Jaki szeroki. No dobra, na razie zrobimy, może być taki. Nie jestem w stanie zrobić pomieszczenia u góry piętra, ale nie wiem, czy coś nie zostało w grze zmienione od tamtego czasu, jak ostatnio graliśmy. A, i przede wszystkim tak, nie pamiętam, jak się tam nazywali wcześniej, natomiast Huntozaurus, to będzie moje imię nowe, natomiast imię naszej karczmy, pamiętam, że poprzednio było standardowo Hunto Cię Widzi, ale myślę, że lepszą nazwą na tą karczmę będzie Pod Blaszką. Dawni widzowie pamiętają. No, więc tak się zastanawiam, czy to nie jest spowodowane to, że nie mogę wybudować nowego piętra tym, że tu są te skille do odpalenia. Można sobie zobaczyć, co dany skill będzie robił, zanim się go odblokuje. Na przykład tu jest skill, który się nazywa odblokowuje nowe piętro karczmy. Jest taki jeden, tu gdzieś jest, o właśnie, tu jest drugi i tu jest trzeci. Akurat w tym drzewku, gdzie ja poszedłem, czyli do wędrowców, nie ma takiego. Strasznie upierdliwe, więc musiałbym dojść do tego raz, no nie wiem jak szybko tutaj dojdę, no ale wychodzi na to, że musiałbym wydać, mam jeszcze 5 punktów i spróbujemy tak zrobić. To odblokuje nam więcej terenu, to dość śmieszne, bo to jest jakby, wiecie, cyrkiel z linijką, to generalnie jest symbol tych, no nie templariuszy, tylko masonów, to jest symbol masoński. No ale dobra, trudno, odblokujemy. Dalej zmniejsza koszt reklamowania się, to w sumie nie będzie głupie. 20% szansę na dodatkową plotkę, gdy jakąś zdobywasz. Spiżarnie na mięso, dobra, na razie damy to i damy sobie to. I tak, popatrzcie, automatycznie odblokowało nam się tutaj. A notabene przeniosłem kamerę w trochę inne miejsce, żebyście nie mieli zasłonięte nic. I faktycznie odblokowało nam się teraz piętro. Popatrzcie, możemy budować na piętrze. Ostatnio nie mogłem na przykład tam budować niektórych kratek i powiedzieliście, że to jest wina tych pochodni. Że jak jest pochodnia, to nad pochodnią nie da się wybudować nic. I kwestia do tego, że to trzeba jakoś przesunąć. Twoi goście uważają. Oczywiście to jest jakby bzdura, ale to jest... Znaczy, jeżeli tak było, bo jakby... Mówię tylko to, co sami powiedzieliście. Twoi goście skarżą się, że twoja karczma jest brudna. A cicho, tam jest czyściutko. Natomiast... jakby wierzę wam, bo nie jestem w stanie już tego sprawdzić. Natomiast po prostu już... to pewnie był jakiś błąd twórców. Dobra, zróbmy sobie tak. Spróbujmy sobie zrobić najpierw jakiś korytarz. Tylko prywatny pokój, pokój gościnny, pokój, pusty pokój. No i popatrzcie, teraz mogę wszędzie zrobić. No to nic, zrobimy sobie tak, żeby ten pusty pokój, znaczy żeby ten prywatny pokój gdzieś tutaj był.
No musimy i tak zrobić jakiś korytarz. Już czuję, że wydam bardzo dużo pieniędzy. Dobra, to będzie klatka schodowa. A tutaj zrobimy prywatny pokój z frontu taki może. Że nawet zrobimy go tak tu. O, ciach, ciach, ciach. Prywatny pokój. Ja chyba będę musiał kolejną pożyczkę wziąć. Generalnie, jeżeli chodzi o te pożyczki, to jest tak, wziąłem sobie najpierw jedną pożyczkę tam chyba na 15 tysięcy. Ta, która miała mi się fabularnie później spłacić, spłaciłem ją, ale musiałem ostatnio wziąć następną. No, teraz jakby staram się wykonywać zadania, ale zadania wcale nie przynoszą nam kasy, tylko przynoszą nam prestiż. No, to takie jest. Dobra, spróbujemy tutaj zbudować ten prywatny pokój. Nie, 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 nie. O właśnie, ciach, ciach. Na razie tylko tyle. Niewiele tutaj właściwie zrobimy. Zrobimy tutaj białe drzwi. Proszę bardzo. I zrobimy sobie na razie tutaj okienka. Mogą być takie, że oszute. Ciach i ciach. Fajnie by było jakoś to pomalować ładnie, żeby tu było ładniutko w środku. Tylko niewiele to widać. Może jakiś taki... Jaki tu kolor dać? Dajmy taki czerwony. Piękny czerwony pokój będzie. Trochę jak burdel będzie wyglądać, no ale trudno. Chciałbym też dać jakąś ładniutką podłogę. Nie. Chciałbym się takie coś ładnego, naprawdę ładnego. Są deski. Damy czerwone deski. To będzie czerwony, prywatny pokój dla naszej hrabiny. 6 kratek może jej wystarczy na razie. Na razie niech się to... Aha, na razie i tak mam tylko zbudować ten pokój. Więc to niech się dzieje. Wróćmy na dół. No i musimy... A, dobra. O, sława twojej karczmy wzrasta! Twoja renoma wzrasta! Cudownie! Dobra, no tutaj mamy 5 łóżek, więc oni nam tu generują też jakieś tam hajsiwo. Ci wędrowcy. Przyspieszmy. Generalnie tą grę się właściwie powinno grać cały czas na tym przyspieszeniu. Nie ma sensu w ogóle... Raz, że nie ma sensu za bardzo tu wchodzić, a dwa, że nie ma sensu grać na normalnym. Zachwytu nie wzbudza, ale w twarz nam hrabina nie splunie. Pora odpisać na jej list, zobaczyć, co ta kobieta od nas właściwie chce. Odpowiedź na list. Szanowna pani, musimy przyznać, że list jaśnie pani zaskoczył nas równie bardzo, co zachwycił. Nigdy byśmy się nie spodziewali, że ktoś pani rangi mógłby zechcieć odwiedzić naszą skromną karczmę. To rzekłszy. No dobra, chyba jest dobrze. Zapewniam jaśnie panią, że przygotowaliśmy dla was osobny pokój i że z niecierpliwością oczekujemy waszego przybycia, karczmarze z Crossroads. Ja nie chcę wysyłać jeszcze tego listu. Przekazałem list kurierom, w międzyczasie spróbujemy zdobyć tyle informacji na te hrabiny, ile się da. Jakby wszystko spoko, ale ja generalnie tam mam nic. Jest jeszcze totalnie brudno. Sprzątanie, najwyższy priorytet poprosimy. No, musimy go jakoś urządzić, przecież no nie można tak. To są sypialnie. Weźmiemy sobie tutaj... No, możemy taki w sumie zrobić tutaj ten, albo możemy taki zrobić. Może tu na środku. Albo zobaczmy jak tu z łóżkami. To są wystroje akurat. Pokój sypialny. No, takie lepsiejsze łóżko by się przydało. Jezu, co to jest lustro, ale drogie. Nocnik możemy jej dać. Prosty stołek dębowy. Solidny stołek, stół elegancki wielko. Ej, w ogóle coś co mi się zajebiście podoba. Tu są takie opisy. Na przykład solidny stołek to dobry stołek i jest to fakt. Prosty wiejski stołek, to jest dębowy stołek. Ale było tutaj coś takiego... Kurczę, gdzie to było? O, tu krzesło. Proste krzesło. Jest trochę jak ława, ale nie trzeba go dzielić z innymi, więc automatycznie jest lepszy. To jest spoko. Tu mamy krzesło babci. Krzesło nazwane w jorwejlskich domostwach krzesłem babci. Oraz jest prosty stołek typu taboret. Stołek nie wymaga opisu. Jeśli jednak wymaga, to wyobraźmy sobie, że jest po prostu młodszym, trochę głupim bratem krzesła. Jest to cudne. Dobra, no nic, na pewno musimy jej łóżko tutaj gdzieś dać. Żeby miała gdzie na czym spać. Myślicie, że tak? Czy tutaj jej dać tak posłanie na środku?
No, słabe to posłanie generalnie jest. Dajmy jej tutaj na środku. Kurde, jak topnieją te. No możemy taki zwykły stół dać. Eleganckie biurko, no całkiem takie. No, tylko że drogie. Kurczę, będę musiał chyba coś wymyśleć. Okej, tu można dać z tą. Na przykład może tu. Solidny stołek, dębowy stołek, prosty stołek. Dajmy krzesełko tu. Dajmy ten nocnik tutaj, żeby hrabina jaśnie nie musiała, wiecie, wychodzić do wychodka. Więc nocnik tu damy. No i przydałoby się jeszcze jakieś oświetlenie. Może wystarczy takie, tylko że nie stać nas na to już. Dobra, zróbmy tak i musi ktoś tu posprzątać koniecznie. Ten śmierdzi. To jest Martyn? To on tak śmierdzi? Może był w kiblu przed chwilą. Okej, tutaj ktoś widzę zaczął sprzątać. Żyję, by służyć. To bardzo dobrze. Ogólnie te plamy są tak, że one... masz odpowiedniego sprzętu, żeby zachowywać niektóre surowce. Wiemy, co? Nie mam odpowiedniego sprzętu, żeby coś przechowywać. Generalnie półka mi się zapełniła i nie mam już gdzie trzymać rzeczy. Przydałaby się druga półka w takim razie. Najwyraźniej. Musimy poczekać też, aż nam się hajsiwo uzupełni. Generalnie no nie są to jakieś gigantyczne zarobki i nie mam aż tak dużo klientów, jak na przykład miałem w tutorialu, ale nie jest źle i generalnie jakoś to leci. Chciałem ten stół stąd przesunąć, bo oczywiście jakby początkowo ta sala była bardzo mała. Nie, ona już przyszła. Była bardzo mała, później ją rozbudowałem, później zrobiłem tu drzwi i tak, kurde, ten stolik jak został tutaj. Ten przesunąłem, a ten już nie. A tam u góry brudno. Dobra, czego nie mamy? Aha, nie mamy tylko światła. Dobra, dajmy jej to światło tutaj. Mam nadzieję, że wystarczy. Nie mam żadnej dekoracji. Zróbmy jakieś takie dekoracyjne cosie. Bo powie, że brzydko i w ogóle. Okej, no nic więcej nas nie stać chyba już, nie? Takie możemy jeszcze dać jej. Ha! Jak pięknie! Dobra, trudno. Jakby wiecie, w tutorialu była możliwość odkładania w czasie tego całego wesela, do którego się trzeba było przygotować, a tutaj zrobiłem pokój, chciałem go później urządzić. A! Nie! Nie możesz! Ha, ha, ha! Quest się zaczął. Hej! My już się chyba znamy. Elisa. A to nie jest ta czasem Elisa Devon. To w scenie otwierającej było, że to była jakaś królewska nałożnica, która teraz król umarł i ona chyba próbuje trochę swoją pozycję podbudować i gdzieś tam być na tym dworze cały czas. Witaj karczmarzu, nazywam się Elisa Devon. Jak widzę, stwórca utrzymuje was w dobrym zdrowiu, czego niestety... Czego niestety nie można powiedzieć o waszej karczmie? Spodziewałem się czegoś więcej, szczerze mówiąc, ale przynajmniej okolica jest urokliwa. Dufam, że mój pokój jest przygotowany. Witajcie, jaśnie pani. Ludzie w całym królestwie mówią o waszym pięknie, ale żadna opowieść nie zdoła opisać tego, co widzę przed sobą. Elokwencją się wykażemy. Ho, 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 mocniejsza relacja. No. Co za piękny komplement. Brawo i dziękuję, karczmarzu. Niewątpliwie da się zaprzeczyć, że zwykłe słowa nie są w stanie opisać mojego piękna. Mam nadzieję, że jesteś równie dobry w spełnianiu zachcianek gości, co w prawieniu komplementów. Ho, ho, ho. Jestem pewna, że przyniesie ci to same korzyści. Twój pokój jest gotowy, hrabino. Mam nadzieję, że znajdę go w godnym hrabinie. Godnym hrabinie. Idę odpocząć, karczmarze, porozmawiamy później. Okej, okay. I ona dostała tu klucz, czy nie? Co bym oddała, żeby być znowu młodą i piękną? Bynajmniej. Dobrze, że jestem wciąż piękna. Aha, dobra, okej. Okay. Wymogi ma proste, chcę mieć łóżko. Okej, więc jeżeli mamy pokój sypialny, taki zwykły, to każdy może sobie tu wejść i po prostu podchodzi do lady, wynajmuje łóżko i idzie spać. Czasem na przykład jest tak, że jest ich dużo, więc tutaj czekają. Że w karczmie jest za ciemno. A tutaj po prostu... Kaczmarzu, widzę, że pokój jest gotowy. Czy samej jaśnie pani, jak wam się podoba? Jest bardzo, bardzo prosty i chłopski, dosyć okropny, ale też nie wiem, czego się spodziewałam. Kurwa, jestem biedny, no. Dobra, czy chcecie jeszcze? Może, hrabino, brakuje wam czegoś konkretnego w pokoju?
Zwiększony wpływ Ricodi. Może coś z mojej kochanej Sambri? Jakaś dekoracja, która będzie mi przypominać piękno południa? Czy mógłbyś dla mnie zdobyć coś takiego, drogi kaczmarzu? Okej, okay. A gdzie mógłbym zdobyć taką dekorację? Piękna pani, pozwolę sobie powiedzieć, że piękno południa wypełniło ten pokój, gdy tylko do niego weszłaś. Nie chcę być impertynencki, droga pani, ale jeśli się przyjrzeć wezgłowie łóżka, można dostrzec wyrzeźbione kwieciste sambryjskie motywy. Dajmy to tam trójkę. Tutaj elokwencja ma większą szansę. Nie, nie udało się. To tylko dlatego, że jestem piękna, nie znaczy, że jestem głupia, kaczmarzu. Rozpoznałabym dzieło sambryjskiego mistrza nawet w ciemności. Teraz przestańcie mnie obrażać i zobaczcie moją ozdobę. Dobrze. Ale, aha, to jakby to jest negatywna reakcja jej, ale jakbyśmy powiedzieli tą drugą opcję z tym, że o, tutaj jakieś zdobienia sambryjskie, to nam powiedziałaby dokładnie to samo. To bardziej do tamtego pasuje niż tu. Ale elokwencja wzrosła, generalnie wiecie. Nieważne, czy ci poszło dobrze, czy źle, i tak jakby twoja umiejętność potem może wzrosnąć. Nie mogę zdobyć taką dekorację. Cóż, najbliższe sambryjskie miasto to Ricodi. Piękne miejsce zwane Czerwonym Miastem, jest trochę na południe stąd. Nie ma sprawy. Okej. Okay. Możemy, tylko nie mamy hajsu. O, to jest to miasto. Generalnie wygląda to, jeszcze kwestia taka, że wygląda to tak. Tu jest nasz zajazd. W ogóle tutaj jest posesja Rockberry, ta, która spłonęła, a nasz wcześniejszy zajazd był zaraz tutaj gdzieś, o, gdzieś tutaj, bo w lesie byli ci zbóje. Byliśmy tu. I generalnie tak, teraz możemy sobie na przykład opuszczać karawany do tam, znaczy zamawiać rzeczy z Crossroads, gdzieś tutaj, no tutaj akurat nie. Na przykład tu nie możemy, musimy sobie wytworzyć szlak handlowy, na przykład w tym mieście Durral, albo w tym, żeby przechowywać niektóre surowce. Jo, ale kwestia jest tego typu, że muszę zdobyć jeszcze sławę najpierw, zanim będę mógł tutaj coś zrobić. Okej, okay, no to zobaczmy tak. Co to jest to? Wyślij postać, by odblokowała nowy obiekt. Sambryjski dywan. Hefin albo Meiruk możemy wysłać. Tylko muszę zobaczyć na crew. To jest kim właściwie tutaj. Że w karczmie jest za ciemno. Nie wiadomo. Ale to jest ta. Dobra, tego wyślemy gościa. Niech jedzie. No to jest taka właśnie. Możemy wysyłać ludzi, to też jest ważne za chwilę, że na przykład wysyłamy sobie ludzi tutaj. Nie, nie wiem, tu. Nie tu, kurde. Gdzie to było? A musimy wiedzieć, gdzie możemy wysłać. O właśnie, do niesamowitych farmerów możemy wysłać. I możemy sobie wysłać tak i wysłać jakąś osobę, która pójdzie i odblokuje nam nowy przedmiot, który, na przykład kompostownik, który może się nam przydać. Albo może też zdobyć nowy przepis, który rozszerzy nasze menu. No, a tutaj widać, tu widać przepisy i przedmioty. Fajnie, że tak jest. Generalnie ja bym bardzo chciał mieć studnię swoją, bo jest to straszny problem w tym momencie. Nie mam odpowiedniego sprzętu, żeby przechowywać niektóre surowce. Czy ja go tam wysłałem koniec końców? A, idzie, dobra, idzie. Wróćmy sobie do karczmy. O Jezu, następny gość z wykrzyknikiem, co jest? Mejlan, dzień dobry karczmarzu, nazywam się Mejlan, mówię w imieniu kurierów. Dowiedziałam się, że przeklęta żmija Elisa Devon pomieszkuje w twojej karczmie. Czy to prawda? Pytam, bo możesz nie zdawać sobie sprawy, z kim masz do czynienia. Nie ufam jej, ale podobno przyjaciół trzeba trzymać blisko, a wrogów jeszcze bliżej. Mocniejsza relacja. Aż wróg zbliży się tak blisko, że rozwali ci twój głupi ryj. Cóż, w każdym razie jest... W każdym razie jest nasza górska wersja. Od dłuższego czasu mamy z tą żmiją Devon na pieńku i pozwól, że dam ci radę, nie bądź naiwny. Okej, w jakim sensie na pieńku? Polityczna... już jakby odpuszczę sobie. Polityczna... albo właśnie... Mam teraz rozterkę, czy mówisz takimi głosami, czy nie? Dobra, lecimy. Polityczna pozycja kurierów jest niestabilna, odkąd pamiętam. Zmarły król Owen traktował nas dobrze i szanował naszą autonomię. Niestety od jego śmierci wielu możnych zdobywa więcej i więcej wpływów. I niektórzy z nich otwarcie mówią, że chcą nam odebrać nasze gryfy. Co kurwa?
wraz z wolnością. Ale co to gryfie, w sensie takie latające to? Okej, hrabina rzeczywiście zdaje się potężną i niebezpieczną kobietą. Nie wiem jeszcze, jaki jest twój cel i rola w tym wszystkim karczmarzu, ale stąpaj ostrożnie, bowiem wszedł w niebezpieczny świat. Okej, koniec. Weszło. Dobra, nieważne. Brakuje nam miejsca. Niedobrze. Trzeba by tutaj coś twoi goście rozbudować, uważają, co? Że w karczmie jest za ciemno. Tak, ale generalnie cienko tutaj teraz z oświetleniem. Jak jest tu? Ona sobie tu siedzi, a śpi. Dobrze, to niech śpi. Nie masz odpowiedniego sprzętu, żeby przechowywać niektóre surowce. Wiem. To w ogóle jest pułapka na szczury. To, dlatego że latały tu szczury, skąd ją tu położyłem? To jest przedmiot zewnętrzny, jak ją tu położyłem? Spoko. Dobra, teraz tak, przydałaby się jeszcze jedna półka, ale niestety średnio mamy też możliwość rozbudowy. Na obecną chwilę mamy strasznie mało hajsu, ale kurczę, no tu nie ma nic więcej do przechowywania. Dobra, pytanie, jak wygląda sprawa z... To jest nasze menu na razie, czyli piwo, wino i zupa chlebowa. Mamy chleb, mamy kiełbasę, mamy wino, mamy ten. Wszystko generalnie na razie mamy. Nawet mydło kupiłem, żeby lepiej były domyte naczynia. Tu nam nie mamy tego tłuszczu, który pozwala na zapalenie właśnie pochodni. Trzeba by go zamówić, ale no kurczę, znowuż nie mam za bardzo po co teraz zamawiać. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tutaj jeszcze pochodnię jedną. Może tutaj drugą w korytarzu, no to może się przydać. Trudno, zróbmy tak, przyspieszmy w ogóle grę. Znowu zapominam o tym, żeby to jednak przyspieszać. O, czekajcie, mogę ten stolik przystawić. Fajnie, że jak już jest stolik... jak już stolik jest z ławkami, są przypisane przedmioty do... jeden przedmiot do drugiego, to można całość konstrukcji przestawiać. Może być tak, że tak trzeba tutaj wędrować między stolikami, ale przynajmniej jakby dojście do drzwi jest w miarę... W ogóle to można zamknąć jakby. Dojście do drzwi jest gotowe. Dobra, halo. Po co mi się to włącza? Dobra, czy zadania? Połóż dywan w pokoju hrabiny. A, ale to muszę wrócić, musi mi ten chłopek wrócić, nie? O, wraca właśnie, jak miło. Tylko nie mamy teraz hajsu. Ale wrócił. Zobaczmy na wystroje sypialni. No nie widzę dywanu, ale to będzie w dekoracjach zapewne. Tu jest dywan. Okej, jest. Jaki ładny dywanik. Damy pani tutaj gdzieś, nie wiem, chyba tak na środku, czy może tu. To nie będzie widać tego, nie? Nie będzie widać brudu. Nie, no tak naprawdę ktoś musi tam posprzątać. Dobra, dajmy ten dywanik tutaj. Tak na środku. A, inna sprawa, że dałoby się tutaj posprzątać. Och, ten kolor! Jaka jakość materiału! Piękne! Widać, że dzieło sambryjskiego mistrza, prawdopodobnie z Ragosy, można poznać po delikatnych złotych motywach. Jestem przeszczęśliwa, karczmarzu, dzięki ci za to, pokój jest teraz idealny. Tutaj... Aha, elokwencja. Czy wszystkie kobiety w Sambrii są tak... No, to nie jest najlepsze ten. Ale tu jest, słyszałem, że tak wiele o Sambrii, plaże, kultura i kobiety takie... Dobra, spróbujmy to, bo mamy tu większą szansę procentową. Czy wszystkie kobiety w Sambrii są tak, nie wiem, piękne? Tak podobne do morskiej fali, piękne, silne, wciągające w głębiny. Tak piękne, że biedna dusza, jak ja, brzmi jak głupie, spróbując opisać ich piękno. Ha, jest, udało. Och, umiesz sprawić, że dziewczyna się zaczerwieni, karczmarzu? W mojej młodości w Gambecie, gdy tańczyłyśmy na ulicach, piękni chłopcy, piękne dziewczęta, ale to przeszłość, skupmy się na teraźniejszości. Mogę już iść? Czy potrzeba wam czegoś jeszcze? Skłodniałam od tego gadania. Czy mógłbyś prosić swojego kucharza, żeby przygotował mi coś do jedzenia? Coś lokalnego, jakiś specjał z tych okolic Yorvale? A może coś z Untermarchi? Jesteśmy w końcu tak blisko granicy. Gdzie mogę znaleźć przepis na coś takiego? Cóż, to zależy, co byś chciał dla mnie przygotować. Jesteśmy w końcu blisko granicy.
Jesteśmy blisko granicy, spróbujmy tradycyjnego untermarchijskiego dania. Cudownie wieści swojego kucharza na wschód, do Bluven. To jest podobnie nieruchome, ponure miasto, ale będąc tak blisko granicy, nie jest aż tak barbarzyńskie jak reszta Untermarchii. Dobrze. Czyli teraz musimy znowu otworzyć mapę. Twoi goście tu. Skarżą się, że twoja karczma jest brudna. Ja. I wyślij postać, by nauczyć się przepisu, ale nie mamy nikogo, bo nie mamy żadnego kucharza. Mamy tylko tych przygnatów, czyli takich pomocników. Okej, wyślę po przepis na placki ziemniaczanek. Twoi goście uważają, jakby, że w karczmie jest za ciemno. Poziom twojego pracownika wzrasta. Jak usłyszysz słowo placki ziemniaczane, to myślę, że możesz mniej więcej kojarzyć, o co chodzi. Nawet jak nie wiesz, jak się je robi, żeby było idealne, to jakby myślisz sobie, no placki ziemniaczane, no z ziemniaków. Bierzesz ziemniaka i no, musisz z niego zrobić placek, nie? Więc musi być taki, w takiej formie mocno rozdrobnionej. No to rozbijmy ziemniaki i zrobimy z nich placki. Koniec, nie? Jakby no... Czy wiadomo, najlepiej no, ziemniaki po prostu zetrzeć surowe, a potem dodać mąkę i jajko i w sumie tyle i masz placka ziemniaczanego. Wiadomo, że są jakieś idealne proporcje i fajnie sobie z internetu wziąć przepis, no ale... Jakby chyba wpadniesz na to, że to są, wiesz, co zrobić, żeby mieć placek ziemniaczany. Dobra, coś tam się przynajmniej jakoś kręci. Niestety musimy zatrudnić zatem kucharza, żeby go tam wysłać, bo nie mamy kogo. Żeby sobie tak, proszę bardzo, a mamy tego przygnatów do zatrudnienia, a nie mamy żadnych przygnatów. Już? Twoi goście skarżą się, że twoja karczma jest brudna. Spowolnimy to trochę, Martin. Okej, ale to są wszystko kelnerki. A i mamy takiego tego, czyli nawet przygnata żadnego nie mamy? Naprawdę? Dobra, ten co twardziel. Dobra, bier tego i tyle. Justusa, Justus, no tak, jak firma ochroniarska. Teraz możemy go tutaj wysłać. Dobra, proszę bardzo. Idziesz po placki, to twoje pierwsze zadanie w nowej pracy. Okej, no i fajnie można sobie po prostu zobaczyć, gdzie te przepisy leżą i gdzie jeszcze można kogoś wysłać coś stamtąd ten. A, no i właśnie o tym, co miałem powiedzieć, że fajnie by było mieć swoją studnię. Niestety studnia swoja własna to jest studnia numer 3 i ona kosztuje bardzo dużo, ale no, jak jest trójka, to też jest dwójka i jedynka, zwłaszcza, że w tutorialu była dwójka. I na razie zamawiam wodę, ale się zastanawiam, skąd wziąć inną studnię. Czy na przykład właśnie możemy wziąć studnię szukając przedmiotów. Na przykład tu jest kompostownik, to nie muszą być tylko takie wystrojowe rzeczy, typu jakieś tam tarcze tutaj, skóry, obrazy. Ale na przykład jest kompostownik, to jest użyteczny przedmiot do wystroju. A druga rzecz, że mamy tą całą księgę, no i tutaj... Gdzie to było? Tutaj odblokowujemy kolejne umiejętności i że może ta studnia gdzieś jest, ale jej nie znalazłem tutaj totalnie. No i to jest właśnie mój problem. Nie wiem. Nigdzie nie widziałem. O, jest... Odblokowuje zmywanie. Przecież już mamy zmywanie. Pozyskiwać mięso ze szczurów możemy. Super. Wolniej. No, jakieś tam zwiększenie karawan. Można swoje warzywa drukować. Można swoje warzywa produkować w tam ogródkach. No i spoko. Można bardów mieć. Spiżarnie. Dobra, no na razie ten. Dlatego specjalnie nie wydaję wszystkich tych punktów. O, shit, nie mamy drewna. To niedobrze. Trzeba coś pozamawiać w końcu. O, jakieś kasy mamy. W karczmie jest za mało jedzenia, by wszystkich wykarmić. Tak, tak, tak. Zobaczmy. O, zupa chlebowa się już skończyła. Mamy kiełbasę, mamy chleb. Chyba cebula jeszcze wchodzi do zupy chlebowej. Nie, woda wchodzi. Nie mamy wody? Mamy wodę. Czemu nie mogę tego zrobić? A, nie mamy drewna. No dobra. Okej, musimy skądś zamówić w takim razie zapasy. Tutaj wina są... Piwo i wino jest drogie. Crossroads to jest słabe miejsce. Chyba ci farmerzy chyba mają najlepsze oferty. Trunki mają tanie. Da wino, a ja potrzebuję na pewno drewno na opał. Tylko czy oni mają? Jest, mają zwykłe drewno. Nie wiem czy... Czekajcie, bo jest to cały ten taki pienik. O, koniecznie.
koniecznie jeśli chcesz rąbać drewno. Czy wystarczy, że kupię drewno i oni mi je przerobią na drewno na opał? To jest właśnie dobre pytanie. Możliwe, że tak. Dajmy sobie go tu, tego pinka, i spróbujemy tak zrobić. Inaczej, najpierw sobie zapiszemy grę. Odcinek trzeci. Zapisz. I teraz sobie to wypróbujemy po prostu, czyli od farmerów weźmiemy sobie... co sobie weźmiemy? Czekajcie, co my tu mamy? Generalnie no piwo się pomału kończy. Miskę jeszcze mamy. Weźmy sobie lagera. Weźmy sobie drewno. Chleb. A dobra, już zamówmy, jak zamawiamy, to weźmy tak chleba, weźmy kiełbas. Weźmy sobie wody trochę i wińska. No bo to szkoda po prostu robić takie malutkie zamówienia. To się po prostu, słuchajcie, nie opłaca. Dawaj jeszcze. O Jezu, co znowu? Lokalny mistrz kuchni nie jest zainteresowany dzieleniem się swoją wiedzą z byle kim, ale twój pracownik nie planuje się poddać po wielu próbach zwrócenia na siebie uwagi, perswadowania i nie dawania biedaczyni nawet chwili wypoczynku. W końcu daje mu się wybłagać, by słynny kucharz nauczył go swojego przepisu za odpowiednią cenę. Oczywiście placki z ziemniaczane, 200 guldenów, kurde. Zobacz, by poznać przepis name 1. No dobra, płaczmy mu, ale kupa. Co z moim zamówieniem? No i co? I poszło się paść. Dobra, bierzmy jeszcze raz chleb, potrzebujemy... Nie masz odpowiedniego sprzętu, żeby przechowywać niektóre surowce. Cisza. Aha, tylko te placki ziemniaczane będzie teraz wracał. To możemy ich dodać, nie? Gulasz, grzyby, grzybana kiełbasa. Placki ziemniaki. O właśnie, muszę wiedzieć co, czy muszę mieć ziemniaki i to jest tłuszcz? Tak. Czy gra może mi przestać przerywać to, co robię? Karczmarzu, gdzie jest moje jedzenie? Jak długo mam jeszcze czekać? Niestety niektóre ze składników są naprawdę trudne do zdobycia. O Jezu! Tak, faktycznie. Ziemniaki chiny. Strasznie trudne. Proszę o wybaczenie, jeśli panie, nie obwiniajcie się, jesteście w dobrych rękach. Nie obawiajcie się, jesteście w dobrych rękach. Posiłek będzie gotów lada moment. Nasz kucharz kończy jutować. Lada moment będzie, słabsza relacja. Co za bezczelność, czekam tak długo, będzie pewnie szybciej, jeśli sami wyhodujecie potrzebne składniki. Słucham? O, shit, jeśli nie jesteście w stanie sprowadzić odpowiednich składników, raz zakasać rękawy i wyhodować je samemu. Nie przyjechałam całej tej drogi, żebyś nie spróbować lokalnego jedzenia i nie planuję się stąd ruszyć bez niego. Zblokowano grządka, możesz hodować dobrą roślinę w ogrodzie ziemniak. Okej, okay, nice. To miłe, ale jakby chyba szybciej będzie jednak zamówić te ziemniaki. Chciałem najpierw przepis zobaczyć. Placki ziemniaczane. I to jest co? Jeszcze śmietany potrzebuję. No to i tak muszę zrobić zamówienie. Śmietane. O ile mają śmietane. Ser i świeca, ale śmietany nie widzę. To źle. To źle. Zróbmy tak, dodajmy po prostu placki ziemniaczane do menu. I teraz po prostu będziemy szukać. Generalnie tu jest filtr, można sobie zrobić tak. Potrzebnych rzeczy. I już wiemy, że nie mamy śmietany. Tu też nie ma śmietany, ale super. Dobra, zobaczmy jeszcze tu. Tłuszcz mają. Znowu nie mają ziemniaków nawet. Co za bullshit. Ej, no co jest? Nikt nie ma śmietany? A nie mogą być z gulaszem na przykład te placki? Co to ma być? Skąd ja mam zdobyć śmietanę, skoro jej nie ma nigdzie? Ale se wymyśliłem. Na stanie zero. Skąd ja wezmę śmietanę? Kiedy tu nie mogę nic zamówić, słuchajcie. Tu mogę tylko jakieś tam rzeczy. Brak śmietany na stanie u nich. U farmerów też nie ma. No nie wiem, co zrobić autentycznie teraz. No nie mam nigdzie śmietany. Lękliwa Izolda. Kobieta mieszkająca tu zmusiła swojego męża, by umocnił ich
sufit grubą warstwą stali w obawie przed meteorytami. Ej, no kurde, skąd ja wezmę śmietanę w takim razie? Co tu się dzieje w ogóle? Ile tu ludzi? Kto to jest? Alstero, witajcie karczmarzu, niech bestie ze strychu wyją, a bandyci po krzakach się kryją, albowiem ja, Alstero, dwie ryby, przybyłem, jako że przyświeca mi cel chlubny, a przygoda do chwały prowadzi. Nie mogę pozostać w waszej karczmie długo, ale. Moi towarzysze zdradzili mi, że piękna kobieta mieszka w twym przybytku. Jak wiadomo, jeśli błędny rycerz napotka na swojej drodze piękną kobietę, pięknej kobiecie zaoferować swoje usługi musi, stąd też zawitałem do waszej karczmy. Mówicie o hrabinie Devon, mości rycerzu. Hrabina, powiadacie. Jeszcze lepiej, natychmiast prowadźcie mnie do niej, drogi karczmarzu, ażebym mógł zaoferować jej potężne ramię, Alestro, dwie ryby. Nie wydaje mi się, że powinniśmy zawracać głowę damie takiej jak ona. Bez obaw, drogi karczmarzu, najważniejsze, abyście przekazali hrabinie, że jeśli tylko będzie w tarapatach, Alestro, dwie ryby oraz błędni rycerze przybiegną jej na ratunek, szybcy jak szalona rzeka i potężni jak tajfun, co obali każdy mur. Musicie być jak szalona rzeka, jak tajfun, który obali mur, a jednocześnie tak tajemniczy, jak księżyc, co wygląda tu za chmur. To jest oczywiście z Mulan i notabene, nie wiem czy widzieliście, ale możecie sobie zobaczyć, kurczę, jest na kamerze, sorry, możecie sobie zobaczyć, jest zwiastun Mulan, kinowej wersji Mulan, oczywiście ona się będzie różnić od bajki. I dla mnie to jest trochę, znaczy jeżeli ten film będzie dobrze zrobiony, a po trailerze wygląda, że może być dobrze zrobiony, to super. Jednak ono dobiega mocno od bajki tej disneyowskiej z tego względu, że na przykład nie będzie tam Mushu, który tak naprawdę w większości budował ten film jak dla mnie, czy bajkę oczywiście, a tutaj film będzie bardziej bazowany na rzeczywistej legendzie o Mulan. No także, ale zobaczcie sobie zwiastun. Cóż, miejmy nadzieję, że ten nigdy nie nadejdzie z wielu powodów. Okej, więc de facto jakby nie do końca go zaprowadziłem. W sumie nie tak źle. Dobra, grządka. Możemy sobie zrobić grządkę. Jest grządka, proszę bardzo. Dobra, to zróbmy grządkę, co nam szkodzi. Zasadź nam już woda. Zasadziamy ziemniaki. Twoi goście skarżą się, że twoja karczma jest brudna. No przecież zrobię co mogę. Sprzątamy. Dobra, no nie wiem co z tymi kurde plackami zrobić teraz. Mogłem lokalną potrawę wybrać, a tu tupa. Śmietany nie ma nigdzie w całym królestwie. Poziom twojego pracownika wzrasta. Szybciej będzie wyhodować ziemniaki niż je kupić, tak? Mam nadzieję, że się aż tak bardzo nie obrazi ta hrabina. Okej, teraz pytanie. Okej, zasadzone. Stan jakoś lewy podlewanie. No muszę też na pewno to podlać jeszcze, nie? Podlej. Przynajmniej jakieś hajsy mamy. Nie jest tak źle. Niemniej jednak nadal nigdzie śmietany nie ma. Ziemniaków de facto też nie. Naprawdę nigdzie nie ma ziemniaków. Twoi goście skarżą się, że twoja karczma jest brudna. Jak tu drogo. Chciałbym ten tłuszcz kupić, ale to jest jedyne miejsce, gdzie to mogę zrobić. Nic nie kupimy. Tutaj nic nie zrobimy. A wszystko inne drogie jak cholipka. Chociaż nie, lager jest. Wino strasznie drogie, a piwo może być. Kupmy sobie tłuszczu trochę, kupmy sobie chleb. Dawaj jeszcze kiełbasy, bo też nie ma złej. Wino tylko jest mega drogie. I dawaj. Zamówione. No tłuszcz się przydaje też do tych całych. No do tej zewnętrznej lampy oraz do tych pochodni. Jest potrzebny tłuszcz. Do znowu tych. O Jezus, nie to. Do właśnie tych kandelabr, czy jak to się tam nazywa, no to świeczki są potrzebne, a tutaj... Okej, widzę, że dwie osoby naraz sobie z nim gadają, też miło, czemu nie? To jest chyba jeden z moich pracowników, tak? No cóż, no, jakby, no co zrobisz? Niech se gadają, co mnie to obchodzi.
Dobra, jakoś się kręci, w miarę zaczęło to, wiecie, funkcjonować. Ja jeszcze tylko spojrzę na mapę. Kiedy ja mam spłacić? 15 dni jeszcze mamy na spłatę pożyczki, a do spłaty mamy zaledwie 6 tysięcy. Zaledwie, zaledwie to ja mam 640 teraz tych guldenów przy sobie, ale no, myślę, że jesteśmy w stanie to jakoś, mam nadzieję, ogarnąć. Mam nadzieję, że ta hrabina, jak wyjdzie, to nam zostawi w ciul kasy. Chociaż ja mam jakieś takie przeświadczenie, że jak tacy właśnie możnowładcy gdzieś tam... O, tu się hotują te ziemniaczki, nice. Jak tacy możnowładcy gdzieś jeździli po jakichś zajazdach i tak dalej, to oni tam w ogóle wchodzili, jedli, chlali, gwałcili co chcieli i nic za to nie płacili. Każdy miał to gdzieś. Ej, dobra, jeszcze tak, co do plasków ziemniaczanych. Wymaga to drewno, drewno jest. Tutaj wymaga niestety od nas pieca, więc musimy jeszcze piecor jakiś postawić do kuchni. Prosta kuchnia. Okej. O, tutaj na tą ikonkę musimy patrzeć, żeby to była ikonka właśnie. Możemy taki piec postawić za 500, albo tańszy za 300. To jest grill. Na razie postawmy taki prosty. I tyle. Ale będziemy musieli rozbudować na pewno kuchnię i więcej miejsca tutaj mieć, bo widzicie, co się dzieje. Już teraz myślę, żeby tak tego nie zrobić. Tylko znowu nie mamy teraz pieniędzy na rozbudowę. Przydałoby się tu przedłużyć to jeszcze przynajmniej jedną kratkę. I po prostu poprzesuwać te, zrobić tutaj wtedy regeł, na przykład wstawić te beczki, przestawić cośkolwiek. Cośkolwiek, jakkolwiek. Rada taka, dobra, nie stawiajcie zmywaka zbyt blisko drzwi, nawet jeżeli na przykład tu by była ściana i ten zmywak by był na tej ścianie tutaj, tej jakby przez środek pomieszczenia. Nie masz odpowiedniego sprzętu, to żeby przechowywać niektóre oni się surowce. Mogą tutaj blokować niestety na sobie przez ten zmywak. Widzicie, jak ten gość blisko stoi, więc jakby tu były drzwi na przykład przesunięte, to oni mogą się tutaj blokować, już tak miałem niestety. Chociaż wydaje mi się, że mógłbym tą beczkę na przykład przesunąć, bo to jest beczka do przechowywania wody, jakby co? Jakby ją tak tutaj dać. Wziąć sobie taki stojak, zrobić tu. No to w teorii się mieszczą, tylko że tutaj na drzwiach mogą blokować. A, będzie... Będziesz przestawiać z półki na półkę? A, super jesteś. Nie, dobra, jednak coś poszło gotować. Ziemniaki się pomału hodują, a ta hrabina dalej twardo czeka na te placki ziemniaczane z ziemniaków, które dopiero rosną. Oj, cudownie. Szkoda, że nie mamy... No nie mamy pełnej sali, ale tak naprawdę przynajmniej się moi uwijają z tym i jest w miarę okej. Okay. Nawet u góry jest cały czas czysto. Twoi goście skarżą się, że twoja karczma jest brudna. No właśnie, chciałbym, żebyście tutaj zaczęli sprzątać tą salę główną, naprawdę. Wysoki priorytet damy. Muszą coś tu sprzątać. Niewiele tych osób, znaczy tak naprawdę mam sporo stolików, więc tego tak nie widać. Dużo osób po prostu tu przychodzi, widzę, spać. Co jest spoko. Uchaj się kilecą. Że właściwie spróbować opłata za pokój 25. Jak próbuję tu zwiększyć to, tą opłatę za pokój, to znika cena. Pusty pokój, prywatny pokój. Jakoś w ogóle jest... No ale słuchajcie, ile można więcej wepchnąć do takiego pokoju? No, no coś tutaj można by jeszcze, jakieś te ultra drogie rzeczy, ale no kurczę, no. Co jeszcze tu dasz? No można by na przykład tutaj dodać jakieś takie... No, można tak naprawdę drugi dywan tutaj dodać na przykład, a ten jeden przestawić. To jest jakiś pomysł. Nie wiem, dać jakieś takie coś na ścianę. Nie pasuje to na tą ścianę, o co tu chodzi? Ściana za mała. Możemy dać tarczę, ale tarcza to słaby pomysł. Nie wiem, kosz z kwiatami na przykład, zaraz przy tej ubikacji, żeby było ładniej trochę. No, o, mamy teraz 1,5 gwiazdki zamiast jednej. No miło, no ale sporo to tak naprawdę.
Kurczę, ale był słaby pomysł z tymi ziemniakami. Mogłem lokalne danie dać, a nie jakieś takie... Twoi goście doły. Skarżą się, że twoja karczma jest brudna. Okej, nie mamy znowu drewna. Ale wychodzi na to, że piennik akurat się okazał być w porządku, tylko że potrzebuje więcej tego drewna. Wszystkich wykarmić. No wiem, no ale przynajmniej... Aha, dobra, piwo się kończy. Szybko się nam kończą te zapasy, niestety. Musimy wysłać po następną karawanę. Do farmerów może tym razem. Zrobimy tak. Zrobimy jeszcze tak. Drewno mają. Drewno nabierzmy. Teraz mogę naprawdę sporo rzeczy kupić tutaj. To to. Wody dobierzemy, bo to zawsze się przyda. Ona jest tania. Bardzo. No chleb. Patrzę na ile nam kasy starczy. No, tak kurczę, że ino. Możemy się zawsze targować. I w sumie potargujmy się. Zawsze tam 10% w dół. Dobra, no to dawaj. Dawaj przywieź. W twojej karczmie jest za mało jedzenia. I tak się, kręci. Nie wiem, jak to będzie z tym daniem dla naszej hrabiny. Niemniej jednak dowiemy się w następnym odcinku, bo tu już sobie zakończymy, myślę. Coś tam porobiliśmy, no ale to niestety idzie i idzie. Powolutku. Ziemniaki są do zebrania. Czy chyba anuluj woda, detale. Okej, okay. Podlewanie, jakość gleby, stan. Ready in. Nie, to tutaj się... Aha, tu się pojawiło, bo to się tak pojawia samo z siebie. Są ziemniaki. Zbierzcie ziemniaki, ja chcę jeszcze zobaczyć, jak zbierają ziemniaki. Gdzie koleś? Nie, poszedł po drewno. Okej. Okay. Generalnie to drewno jest dużo tańsze niż drewno na opał. Okej, będą w dwóch teraz napierdzielać. Nie masz odpowiedniego sprzętu, żeby przechowywać niektóre surowce. A, żeby drewno to na ten... Dobra, czekajcie, można tu jakiś priorytet nadać, czy coś? Ustawienie składowania. Aha, ready in 20. Czy to jeszcze nie jest gotowe, czy jak to jest? Czy to pierwszy stan, że się wykluły te ziemniaczki, a dopiero za chwilę będzie je można zbierać? Nie wiem, nie znam się na hodowli ziemniaków. W każdym razie, no coś tutaj... A przynajmniej to funkcjonuje jakoś. Nie zacinają się o dziwo, aczkolwiek chciałbym powiększyć na pewno tą kuchnię. Jako tak go na razie leci. Pytanie, czy wiecie, czy ten pokój na przykład na piętrze będzie miał jakieś wzięcie, kiedy ta hrabina sobie pojedzie? No mam nadzieję. Na razie ona siedzi... Właściwie siedzi w powietrzu. To jest chyba była animacja, jakby miała siedzieć na podwójnym łożu, ale nie siedziała. Wiem, o czym sobie myślisz. Specjalne traktowanie. Czy ta suknia pokazuje za dużo, czy za mało? Czy suknia pokazuje za dużo, czy za mało? No cóż, dobra, słuchajcie, tyle w tym odcinku. Nie zebrali nam ziemniaków, więc kończymy. Dzięki za oglądanie i naprawdę planuję parę tych odcinków jednak z Crossroads Inn zrobić. Parę osób pytało gdzieś tam, że gdzie jest kolejny odcinek, ja bym to obejrzał, bo to ciekawe. Więc no, zobaczymy, jak to będzie szło. Niemniej jednak teraz to już na pewno tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, bye bye.